Używając kalkulatora oblicz wartość sinusa 28 stopni i kosekansa 28 stopni, zaokrąglając do części tysięcznych. Myślę, że każdy, kto ogląda ten film, ma pewne wyobrażenie na temat tego, co to jest sinus. Może nie każdy wie, co to jest kosekans, ale ja to za chwilę przypomnę. Można też zajrzeć do jednego z poprzednich filmów, gdzie ja definiowałem funkcję sekans i kosekans, i sobie ten film obejrzeć. Teraz wydaje się, że zadanie, które tutaj mamy, jest trywialnie proste, no bo. Co to znaczy? Co to za problem? Biorę kalkulator, mam w kalkulatorze przycisk Sinus. Wpiszę 28, nacisnę Sinus i będę miał Sinus 28 stopni. Po co robić takie zadania? Otóż jest pewien istotny fakt, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Mianowicie, że w kalkulatorach można wpisywać stopnie w różnych jednostkach. I ten kalkulator, który tutaj mam, to jest standardowy Windowsowy kalkulator. Mam do wyboru stopnie, radiany albo gradusy. No i teraz, jeżeli byśmy na przykład mieli ustawiony kalkulator na radiany, wpisali 28 i nacisnęli sinus, to dostalibyśmy wynik zupełnie bezsensowny i niezwiązany z tym, co chcemy obliczyć. A my chcemy obliczyć sinus 28 stopni, czyli musimy, zanim użyjemy kalkulatora, upewnić się, że jest on ustawiony na wpisywanie kątów w stopniach. Dobrze, teraz już to zrobiłem, wiem, że jest w stopniach, więc piszę 28 i rzeczywiście naciskam sinus. No, i mam zaokrąglić to do części tysięcznych. Tu mam bardzo długi ten ułamek, bardzo wiele cyfr tutaj znaczących nam kalkulator obliczył. No, a nas interesują tylko tysięczne, czyli to będzie 0,469, a dalej mamy 4, czyli zaokrąglamy w dół, czyli wiemy, że w przybliżeniu do części tysięcznych nasz sinus 28 stopni będzie w przybliżeniu równy 0,469. No, teraz dla zabawy pokażę Wam. Inny kalkulator, taki, który udaje kalkulator taki graficzny. Znaczy, tak wygląda prawdziwy kalkulator graficzny. Tutaj mam jego symulator w komputerze. No i tutaj też musimy się upewnić, że ma, będziemy wpisywać kąty w stopniach. Tu akurat widzę, że jest ustawione na radiany, czyli dobrze, że to sprawdziłem. mam do wyboru radiany albo degree. Degree to jest po angielsku stopień. Czyli tu ustawiamy teraz na stopnie. O, zmieniłem, wychodzimy z menu. No i teraz, jak nacisnę sinus i wpiszę 28, to wiem, że będę obliczał sinus 28 stopni, a nie sinus 28 radianów. Cokolwiek to nie znaczy, jeszcze się wkrótce dowiemy, co to są radiany. Na razie znamy tylko stopnie, no i obliczam. No i dostaję rzeczywiście ten sam wynik, 0,469. No to cieszę się, że oba kalkulatory dały ten sam wynik. No dobrze, a teraz wracamy do tego, co to jest ten nasz nieszczęsny kosekans. Co to jest kosekans 28 stopni? No to przypomnę, że kosekans był zdefiniowany jako stosunek boków w trójkącie prostokątnym, który jest dokładną odwrotnością tego stosunku, który był użyty do definicji sinusa, czyli to jest 1 dzielone przez sinus 28 stopni znaczy kos wartość kosekansa 28 stopni jest dokładnie odwrotnością sinusa 28 stopni. Na to z kolei w przybliżeniu będzie równe ile. No weźmy nasz kalkulator, najpierw pierwszy. No tutaj nie mam przycisku kosekans, tak jak nie mam przycisku kotan, więc, ale mam przycisk odwrotność. No to naciskam odwrotność, no i obliczyłem odwrotność tej liczby, którą miałem poprzednio. No i w zaokrągleniu do części tysięcznych to będzie 2,13 i potem są zera, czyli to będzie po prostu 2,13, no mogę to 0 dopisać. No a teraz zobaczmy, jak będzie na tym drugim kalkulatorze. Tutaj też mógłbym skorzystać z tego, że napisać odwrotność tego, co było, ale może zrobię to tak. Napiszę 1, dzielone przez sinus 28 stopni i zobaczmy, no dostaję tę samą liczbę. Czyli... Nauka, jaka z tego filmu płynie, jest taka przede wszystkim, żeby pilnować tego, jakich jednostek używamy wpisując dane do kalkulatora przy obliczaniu funkcji trygonometrycznych.